Witam wszystkich serdecznie. Ten film to będzie dosyć jeden z ciekawszych filmów, w którym omówię przypadek glinu, jako że tak powiem przypadek trochę cokolwiek szczególny. Wyciągnę tu troszkę piszczy, zaraz go uspokoimy. Mianowicie chodzi o pewne sprzeczności co do reakcji glinu z kwasem azotowym. Czy on pasywuje, czy nie pasywuje. Fragment podręcznika szkolnego, który pozwoliłem sobie wydrukować, mówi o tym, że z rozcieńczonym kwasem azotowym glin reaguje, że pasywuje w kwasie stężonym, natomiast w rozcieńczonym się roztwarza. I są tutaj jeszcze widoczne kawałki zdjęcia, prawda, z pęcherzykami gazu na powierzchni glinu wrzuconego do rozcieńczonego HNO3. Czy on rzeczywiście reaguje, czy nie? Jeżeli ktoś śledzi moją aktywność, to myślę, że zdążył zauważyć, że ja od dawna twierdzę, bo w sumie od kilku lat, podczas aktywności, czy to na grupach, czy to na forach, że w rozcieńczonym HNO3 glin pasywuje. I dzisiaj rozpatrzymy to, kto ma rację. Czy problem jest nowy? Okazuje się, że niekoniecznie. Wydrukowałem tutaj pierwszą stronę publikacji z roku 1897, może będzie widać, 1897, czyli sprzed 123 lat. Która rozpatruje właśnie sprzeczności. Autor wymienia tutaj nazwiska, wśród których pojawia się na przykład Wheeler, ale też i Fisher i jeszcze któryś znany, łącznie 20 nazwisk tutaj podaje, którzy podają różne dosyć sprzeczne informacje o tym, jak reaguje glin z kwasem solnym. Czyli problem generalnie nie jest nowy, pytanie czy nie jest do rozwiązania. Ta publikacja wnosi jedną zaskakującą informację. Ja może zanim do niej dojdę, to pokażę co nieco. Pozwolę sobie wrzucić, nie wziąłem sobie pincetki, do roztworu siarczanu miedzi kawałek blaszki glinowej. Tutaj nic nie powinniśmy specjalnego zauważyć. A drugi kawałek blaszki wrzuciłem do roztworu chlorku miedzi. Roztwory siarczanu miedzi są niebieskie, chlorku miedzi są z kolei zielone, jeżeli są w odpowiednim stężeniu. Widzimy, że glin generalnie pokrywa się tą miedzią, zwłaszcza na krawędziach, tak? A z czasem nie tylko na krawędziach. I generalnie z chlorkiem miedzi reakcja już biegnie. Podobnie, jeżeli ja wrzucę to do kwasu rozcieńczonego 27% oraz do kwasu stężonego 65%, to tutaj z kolei specjalnych zmian nie obserwujemy. Nie obserwujemy. Odnosząc się do zdjęcia tych pęcherzyków, owszem, my zaobserwujemy pęcherzyki. My zaobserwujemy pęcherzyki. Nawet tutaj je widać. Widać pojedyncze pęcherzyki, ale jeśli je strzepnąć, to nowe już specjalnie nie powstaną. Na przykład ta blaszka stoi już kilka dni w kwasie azotowym 27% i nie widzimy, żeby na niej były pęcherzyki. No dobrze. No dobrze. Co jeszcze możemy zrobić? Co jeszcze możemy pokazać? Ja tu jeszcze może zawczasu sobie podgrzeję kwas, zanim przejdę dalej, bo glin ulega pasywacji w kwasie azotowym na zimno, czyli w temperaturze pokojowej. Ale już w temperaturze z rzędu 100 stopni i wyżej glin roztwarza się w kwasie azotowym. Co zresztą zaraz zobaczymy, tylko podgrzeję kwas. Ja wrócę do tej starej publikacji. Jeszcze nie tutaj, o tutaj. Wrócę do tej starej publikacji. Autor tej publikacji, rozpatrując te różne sprzeczności, których jest tutaj w sumie 20, z których część jest właściwa, część jest niezupełnie właściwa, bo jedni twierdzą, że w ogóle nie reaguje, drudzy twierdzą, że reaguje. Wreszcie znalazłem, chociaż akurat nie w tej publikacji, informację, że po kilku minutach w rozcieńczonym kwasie azotowym rozpoczyna się burzliwa reakcja. Również w tym, że w stężonym kwasie azotowym rozpoczyna się burzliwa reakcja po kilku minutach. No gdzie jest prawda? Autor tej publikacji zauważa jedną ciekawą rzecz, która na pierwszy rzut oka jest bez sensu, ale tylko na pierwszy rzut oka. Autor stwierdza, że to, czy kwas azotowy reaguje z glinem, czy nie reaguje z glinem, zależy od powierzchni tego glinu. Jeżeli jest to powierzchnia gładka, to glin nie reaguje z kwasem azotowym. Jeżeli jest to z kolei powierzchnia chropowata, tak, czyli nierówna, to glin roztwarza się w kwasie azotowym. Czy to jest bez sensu? Na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że tak. Ale jednak nie. Pytanie dlaczego?
bo powłoka pasywna ma trochę inne właściwości mechaniczne niż sam metal, do którego przylega. Ma troszeczkę inne i na takich gwałtownych zmianach przekroju tej powierzchni, tak, typu jakieś dołki i jakieś tam wypustki, tak, po prostu na tych nierównościach nie musi przylegać szczelnie, bo nie może się ten tlenek glinu odpowiednio wygiąć, więc jest mniej szczelna. No zobaczmy, co się stanie, jeśli ja sobie najpierw ten rozcieńczony kwas azotowy wleję do proszku aluminiowego. Ja z kolei nie użyłem glinu okropowatej powierzchni, tylko po prostu stwierdziłem, że użyję proszku, bo taki glin mam. Mam blachę aluminiową o powierzchni gładkiej i proszek aluminiowy. A do tej drugiej probówki, też z tym proszkiem aluminiowym, wleję z kolei kwas stężony. I zobaczymy, co tutaj się z kolei będzie działo. Chwileczkę musimy poczekać, tak? Chwileczkę musimy poczekać. I teraz może jeszcze tego nie widać, ale zaraz do tych probówek zresztą wrócimy. W takim razie, pytanie, czy ten glin pasywuje w kwasie, czy po prostu nie reaguje ze względu na to, że na powietrzu jest pasywny? Usuńmy tę warstewkę pasywną. Usuńmy tę warstewkę pasywną z glinu. Ja tutaj wrzucę dwa kawałki glinu do kwasu solnego. On zaraz sobie zacznie z nimi reagować. Chwileczkę to potrwa, ale już widać, że zaczyna reagować. I zaraz wrócimy do tego przypadku. Tymczasem skupimy się też na tych probówkach. Ja jeszcze jedną rzecz, zanim do nich wrócę, muszę wyjaśnić. Wiemy, że glin na powietrzu jest pasywny, ale aniony chlorkowe mają takie właściwości, że niszczą tę powłokę glinu, dzięki czemu reakcja wypierania miedzi przez glin zachodzi w roztworze chlorku miedzi, ale zobaczmy, że w roztworze siarczanu miedzi praktycznie nic się nie dzieje. Co jest dosyć zdumiewające dla niektórych, tak, ale już oczywiście dla niektórych, no bo dla tych, którzy takie doświadczenia robili, to zaskakujące nie będzie. W każdym razie tu reakcja właściwie praktycznie nie biegnie, a tutaj poszła sobie bez większych problemów i nadal zresztą biegnie. No finalnie się nam to powinno całe odbarwić. Zaraz będziemy coś widzieć ciekawego w tych probówkach z proszkiem aluminiowym, tak, ale jeszcze musimy chwileczkę poczekać. To potrwa jakąś chwilę. Mianowicie, chlorki niszczą tę warstwę pasywną. Dlatego też no, z kwasem solnym sobie ten glin reaguje, jak zresztą widzimy. No dobrze, skoro w takim razie usunęliśmy już kwasem solnym tę warstewkę pasywną, no to spróbujmy wyjąć, ja to spróbuję zrobić w rękawicach, nie mam pincety, musimy zrobić to szybko, wrzucić to do kwasu azotowego, tak, rozcieńczonego oraz do kwasu stężonego. No i zobaczmy, że reakcja generalnie w obu przypadkach ustaje. Są pojedyncze pęcherzyki na jego powierzchni, ale oprócz tego nie widać jakiegoś specjalnego roztwarzania. O ile się spodziewamy, że w kwasie azotowym, bo tak się uczymy, glin spasywuje, o tyle tutaj, no po usunięciu tej warstewki pasywnej, powinien już szybko reagować. Ale wróćmy dalej do tego glinu. Ja sobie jeszcze wrzucę kwas, już podgrzałem, zarówno do kwasu stężonego, jak i do kwasu tego 27%, do kwasów podgrzanych, wrzuciłem właśnie kawałki blachy glinowej. Już widzimy, że w kwasie stężonym coś się dzieje, że ten glin nam generalnie zaczyna się roztwarzać. Tutaj w tym kwasie rozcieńczonym reakcja rusza troszeczkę wolniej, ale też już widać, że glin zaczyna się roztwarzać. Zaraz zobaczymy, prawdopodobnie mam nadzieję, bo coś to widzę, że dzisiaj wolniej idzie, ale o, już tu zaczyna być coś widoczne. Myślę, że zaraz zobaczymy to, co chcę, żebyśmy zobaczyli. Że faktycznie pył glinowy jesteśmy w stanie roztworzyć w kwasie azotowym. Zaraz to będzie widać. Jeszcze chwilę poczekamy i wrócimy do tej probówki. Skoro chlorki niszczą powłokę pasywną, to jeżeli w rozcieńczonym kwasie azotowym rozpuszczę troszeczkę chlorku sodu na przykład, tak,
Nie za dużo oczywiście, ale rozpuszczę trochę chlorku sodu, to proszę zobaczyć, że reakcja roztwarzania glinu biegnie i już widać, że powierzchnia tego glinu nie jest gładka wskutek tego, że się po prostu częściowo ten glin już roztworzył. Widać, że lecą sobie te pęcherzyki gazu. Publikacja kolejna, którą przygotowałem, tak, mówi o tym, że w reakcji tej gazowym produktem podczas takiego roztwarzania glinu jest głównie N2O. Aczkolwiek ja tutaj stwierdziłem też troszeczkę NO na podstawie obserwacji, że wydziela się też tutaj brunatniejący gaz. Teraz go może specjalnie nie widać, bo ta reakcja biegnie wolniej, ale generalnie się wydzielał również NO, co można było zaobserwować jakiś czas temu. Ta probówka już tutaj jest wstawiona jakiś czas wcześniej, żeby to było widać, że tutaj sobie reakcja idzie. Tutaj zwróćmy uwagę na to, że w obu przypadkach reakcja nie ruszyła. Do tych probóweczek jeszcze za chwilkę wrócimy. Tymczasem, co z tymi probówkami? Widzimy, że powoli, ale glin się roztwarza, zarówno w kwasie stężonym, jak i rozcieńczonym, oczywiście podgrzanym. To jest kwas, który ma w tej chwili troszeczkę ponad 100 stopni, bo dopiero w 100 stopniach Celsjusza możemy być w stanie zobaczyć jakieś objawy reakcji, że faktycznie się jakieś gazy zaczynają wydzielać. No dobrze, w takim razie jeszcze jedna rzecz. Znalazłem też informację, że w reakcji stężonego kwasu azotowego na gorąco wydziela się N2O, tak zwany podtlenek azotu, co wynika stąd, że ten glin redukuje kwas azotowy aż do amoniaku, czyli powstaje tam azotan amonu, który jest termicznie niestabilny i rozkłada się z wydzieleniem N2O. No to zobaczmy. Widzimy, że tutaj generalnie reakcja biegnie na powierzchni glinu w obu przypadkach. Gdyby tam rzeczywiście powstawał NH4NO3, azotan amonu, który jest termicznie niestabilny, bo rzeczywiście jest termicznie niestabilny, ale jest on stabilny do temperatur przynajmniej 170 stopni na powietrzu. Oczywiście w kwasie może być troszkę inaczej. No to sprawdźmy, jeżeli faktycznie powstawałby tam azotan amonu, który się natychmiast termicznie rozkłada, to jeżeli ja tam wrzucę troszkę azotanu amonu, to powinniśmy zaobserwować wydzielanie się gazu, którego wydzielanie po prostu zdecydowanie powinno się zwiększyć, no bo de facto teraz tego azotanu amonu może tam powstawać niewiele, tylko na powierzchni glinu. Czy widzimy, żeby jakoś specjalnie intensywnie ten gaz się nam nagle zaczął wydzielać? No nie, jest to porównywalne z tym, co było. A zatem niekoniecznie redukcja do azotanu amonu, który ze względu na termiczną niestabilność rozkłada się na N2O. Bo byśmy teraz mieli buzowanie ze względu na to, że mamy tutaj zdecydowanie wysoką temperaturę i wrzuciłem pewną ilość tego N2O, która jest zdecydowanie większa niż ma szansę powstać w reakcji z kwasem. To na razie tyle. Mam nadzieję, że nam te probówki zaraz pokażą, że rzeczywiście ta reakcja ruszy. A co jeszcze mogę pokazać? Przede wszystkim, czy pasywacja zapewnia metalom idealną ochronę? Bo często tak myślimy, że te metale nie reagują ze względu na pasywację. Co zresztą mamy przykład tutaj, że reakcja nie zachodzi, albo raczej praktycznie nie zachodzi. O tym, że reakcja nie zachodzi, mówiąc ściślej, praktycznie nie zachodzi, mówimy wtedy, gdy reakcja ma bardzo niekorzystnie położony stan równowagi, albo na przykład zachodzi zbyt powoli, byśmy byli w stanie dostrzec jej objawy, tak, i po prostu na podstawie bardzo dużej różnicy szybkości reakcji w porównaniu z inną reakcją jesteśmy w stanie odróżnić zawartość dwóch probówek. Jak na przykład tutaj. Tutaj na wsiarczanie miedzi nie widzimy zmian. Ale jeśli odpowiednio poczekać, to zwróćmy uwagę, tutaj na blaszce glinowej, odpowiednio wyciętej na kształt drzewka, teraz tego może dobrze nie widać, obrosło srebro. Najintensywniej ten wzrost jest właśnie na krawędziach, czyli tam, gdzie powłoka pasywna może mniej przylegać. Czyli po prostu z czasem ta reakcja sobie zajdzie, tylko trzeba jej dać czas. I gdybyśmy poczekali z tydzień czy dwa, to i tutaj byśmy zauważyli zmiany.
bo pasywacja nie jest idealną ochroną. Pytanie dlaczego? Dlatego, że powłoka pasywna wcale nie jest super szczelna. Ona ma powłokę, ona ma strukturę nanoporowatą, co widać na wszystkich zdjęciach. One się różnią, te pory, od siebie, bo w różnych warunkach były otrzymane, można kontrolować. W tych porach, ze względu na porowatość, można na przykład takie aluminium barwić, bo do tych porów mogą się zmieścić cząsteczki barwnika, zaabsorbować się tam, potem można tak pory zamknąć. Istnieją takie techniki, żeby te pory praktycznie zamknąć i uwięzić te cząsteczki barwnika. Z tego powodu można barwić aluminium. No dobrze, co jeszcze chciałem powiedzieć? Przede wszystkim, czy kwas azotowy, już nawiązując do tego, co powiedziałem, rzeczywiście nie reaguje z glinem ze względu na pasywację? Powiedziałem już tak, że reakcja, jeżeli biegnie zbyt wolno, to mówimy, że to praktycznie nie zachodzi. Dwa, powiedziałem też, że pasywacja nie stanowi doskonałej ochrony, argumentując to między innymi tym srebrem osadzonym na powierzchni glinu. W takim razie, dlaczego ja tutaj akurat użyłem 27% kwasu azotowego? Dlatego, że powtórzyłem pewne doświadczenia wymienione w tej publikacji. W takim zestawie moczyłem w kwasie azotowym przez 4 doby 96 godzin blaszki glinowe. W takim jak to zestawie, zabezpieczonym przed parowaniem kwasu, tutaj mam olej silikonowy, taką rurką, tak, zabezpieczony jak do wina oczywiście, po to, żeby nam ten kwas nie wyparował i żeby tam było w miarę stałe stężenie. Przez 4 doby w temperaturze 20 stopni prowadziłem obserwacje. Zwróćmy teraz uwagę na jedną rzecz. Tak wygląda świeża blacha, której użyłem w tym doświadczeniu. Ona sobie ładnie błyszczy. Porównajmy to z blachą, która to jest ta sama blacha, po 4 dniach moczenia się w 27% kwasie azotowym. Widzimy, że ona zdecydowanie mniej błyszczy. Podobnie w kwasie azotowym stężonym, 65%. Ona także mniej błyszczy. Poszukałem odpowiednich jeszcze źródeł, żeby to oczywiście wszystko pokazać. Postaram się pokazywać zawsze jak najwięcej. I z książki o nazwie Korozja glinu, dosyć poważne opracowanie, bo zwróćmy uwagę, że tutaj jest strona 405, gdzie mamy po prostu opisane działanie kwasów na przykład nieorganicznych, akurat w tym rozdziale, na stopy glinu i glinu. I tu jest glin o czystości technicznej akurat, 1050. 1050 to jest taki popularny glin techniczny, tak, który mniej więcej jest prawdopodobnie właśnie naszym tym glinem użytym w doświadczeniu. I co jeszcze możemy zobaczyć? Zwróćmy uwagę, ten wykres przedstawia szybkość korozji w postaci zmniejszania się grubości blachy glinowej, tak, w kwasie o różnych stężeniach przez rok. I zwróćmy uwagę na to, że tego glinu nam ubywa w kwasie 65% niecały 1 mm rocznie. To znaczy, że ponad rok wytrzyma rura z blachy o grubości 1 mm, zanim ją ten kwas przeżre. A 27% użyty właśnie przez autora w doświadczeniach, które miały udowodnić, że od powierzchni glinu zależy też jego odporność na działanie kwasu azotowego, widzimy, że to jest niecałe, no załóżmy około 1,9-1,95 mm na rok, czyli niecałe 2 mm w ciągu roku ubywa nam takiej blachy glinowej. Po 4 dniach obserwacji porównałem sobie swoje wyniki z tym, co otrzymał autor, który też przez 4 dni, mówię o tej starej publikacji, który też przez 4 dni prowadził pewne obserwacje i przeliczyłem sobie na tę książkę, na to, co po prostu ta książka Korozja aluminium podaje. I tu mogę Wam podać wyniki, które ja otrzymałem. Widzimy, że powierzchnia tego glinu się zmieniła, bo część glinu przereagowała, roztworzyła się w tym kwasie. O! Zwróćmy uwagę na to, że coś się w końcu zaczyna dziać w kwasie stężonym. Trwało to kilka minut, ale w końcu widać, że coś się tu zaczyna dziać i nawet zaczął się nam tutaj
Nawet się nam tutaj pojawiło lekko brunatne zabarwienie. To znaczy, że w końcu ruszyło wydzielanie się NO2. Mianowicie, jakie wyniki ja otrzymałem? Jakie wyniki ja otrzymałem? W tym 27% kwasie otrzymałem w przeliczeniu na rok 1,72 mm. Natomiast w tym 65% kwasie otrzymałem 0,82 mm. Zwróćmy uwagę na to, że są to niemal równe wartości odpowiadające temu wykresowi. Mówimy, że w kwasie stężonym aluminium ulega pasywacji i nie reaguje, a przecież reaguje i to tylko dwa razy wolniej niż w kwasie takim rozcieńczonym do 27%. Skoro tu mówimy, że jest aluminium odporne, tak, mówimy oczywiście o takim o gładkiej powierzchni, to dlaczego niektórzy twierdzą, że się roztwarza w kwasie rozcieńczonym? No ja tego nie wiem, spór się od jakiegoś czasu toczy, ale generalnie myślę, że ten filmik, mam przynajmniej takową nadzieję, pozwala pewne wątpliwości niektórym rozwiać. Polecam powtórzyć zresztą doświadczenia, tak, i zanotować swoje też spostrzeżenia w tym temacie. Tutaj może, widzimy, że coraz intensywniej się tutaj zaczyna nam biec reakcja. W tym rozcieńczonym jeszcze nie widzimy, ale możecie mi wierzyć na słowo, że ta reakcja w kwasie rozcieńczonym też ruszy, chociaż w stężonym będzie biegła szybciej niż w rozcieńczonym. No dobrze, to wszystko, co chciałem powiedzieć dla pasjonatów chemii, dla wszystkich dociekliwych. Mam nadzieję, że coś z tego filmu wyniosą, a ja w takim razie dziękuję wszystkim wytrwałym, pozdrawiam, dla Biomist DM.